Jesteśmy na dawnych ziemiach biskupów wrocławskich, a obecnie w pobliżu miasta Brno przy osadzie Biły Potok w krainie Białego Człowieka. To węzeł kilku różnokolorowych szlaków turystycznych. Dzisiaj wybieramy kolor zielony na Kamżici Skalu. Ruszamy przez drewniany most na Bipi. Do zobaczenia z asfaltową ścieżką, dostępną także dla Białego Człowieka, ozdobioną grupami skałek do penetracji. Taki rock and asfalt. Prawdopodobnie tu, w średniowieczu, pewien pracownik firmy ochroniarskiej wypaczył idealne miejsce na budowlę o charakterze militarnym. Gotowe fundamenty, strome skały, sąsiedztwo drogi. Grzech, aby nie postawić tu strażnicy i nie pobierać opłat drogowych. Raport ze zwiadu trafił do Wrocławia. Rada Biskupów Wrocławskich zwietrzyła interes, zorganizowała finansowanie, a Herold ogłosił przetarg. Miejscem składania ofert przez firmy budowlane i biura projektów został pobliski szafot. Kat miał ucinać wszelkie wątpliwości. Rozpoczął się festiwal prezentacji projektów zabudowy uatrakcyjniony przez Białogłowy i ich smut asy. Imprezę zakłócił Olaf de Bałwan, próbując wcisnąć łopaty do budowy umocnień wraz z instrukcją. Na szczęście wybrano coś konkretnego. Wskazano głównego wykonawcę i budowa ruszyła. Na początku XIII wieku oddano do użytku strażnicę Rabenstein z opcją pobierania opłat drogowych. Nie zdziwcie się, kiedy uzbrojony strażnik poprosi was o opłatę za przejazd. Obecnie Rabenstein przyciąga skałowłazów. Zerknijcie na ABC Wspinaczki na moim kanale na YouTubie. Jakie urocze okoliczności przyrody i wyzwanie godne księgi rekordów Guinnessa, aby wdrapać się na skałę w pełnej średniowiecznej zbroi. Jest gdzie się zaczepić. Ruszamy dalej ścieżką Rock and Asphalt do zobaczenia z Kozią, a konkretnie Kozicową Skałą. Cel podróży zamiast posągu Kozicy oznaczono krzyżem i na pewno z boską pomocą nie zabłądzicie. Podobnie jak w przypadku Kalwarii w Ostre czy Maria Hilf, widok urywa łeb. Nawdychajcie się świeżego powietrza. Napaście oczy pięknymi widokami, wsłuchajcie się w ciszę, zresetujcie problemy, przytulcie się, a jak nie macie partnerów, to przytulcie się do krzyża. I zbierajcie się stąd, bo inni czekają.